w październiku bodaj, myśmy tutaj we wrześniu zaczynali sezon, w październiku okazało się, że Karol Wojtyła został biskup. No więc jedna próba poniedziałkowa, próba myśmy w poniedziałki, próby mieli, poświęcona była opisowi zdarzenia. I oczywiście wszystkim wieściom, które o Karolu były, jak to oni się spotkali. Te rzeczy są opisane, nie ma co powtarzać. Oni byli najwybitniejsi, najwspanialszymi przyjaciółmi. Właściwie to było druh z druhem po prostu. Oni byli bardzo podobni. Nawet na tej książce, która ukazała się, którą ja z Jackiem Popielem zrobiłem, obejmuje dokumentację Karol Wojtyła, Mieczysław Kotlarczyk o Teatrze Rapsodycznym, obejmująca całą dokumentację Kotlarczyka o teatrze, o idei teatru i całą dokumentację Wojtyły o teatrze, prawda? Recenzje i tak dalej. Na okładce tego stoi dwóch panów. I ci dwaj panowie to właściwie nie wiadomo, który jest który. Jest takie podobieństwo. Jeden i drugi za okularami. Ja to postaram się pokazać, te fotografie. Ta przyjaźń po prostu była jak gdyby taka naznaczona również tą zewnętrzną cechą, jakkolwiek była tam dosyć istotna różnica wieku. Kotlarczyk był nauczycielem, profesorem w gimnazjum w Wadowicach, a Loluś Wojtyła był po prostu uczniem tego gimnazjum i potem cały ten los, który jest znany. I tak się toczyło to życie i ja dostałem właśnie jako pierwsze zadanie, dostałem zadanie to, które miał, czy które mówił bodaj Karol Wojtyła w poprzedniej wersji Króla Ducha. Jest to taki tekst o wy, którzy mnie jeszcze dziś słuchacie, dawnego ducha tajemniczego. To jest oktaw właśnie Króla Ducha. Bardzo piękny tekst o tym przesłaniu, że ci, którzy przyjmą te pieśni, którzy przyjmą te idee, to będą po prostu szczęśliwi, uradowani. Ich domu będzie dobrze. Taki program Teatru Rapsodycznego. Otóż ja pamiętam, że nie było takich sytuacji, w których my byśmy w Teatrze Rapsodycznym mieli takie specjalne spotkania z Karolem Wojtym. Ja podejrzewam, że to się toczyło z różnych powodów. To był czas politycznie dosyć dziwny, prawda? Przecież nie wiadomo było, gdzie kto i kto tutaj słucha. Wiadomo było, że gdzieś tam musiały być jakieś wtyki. Ale czasem jednak Karol Wojtyła przychodził na premierze Dziadów. On pisał recenzję. Te recenzje są zamieszczone również w tej książce, którą tu wymieniłem. Pisał te recenzje. Był na Dziadach. Został przy stole z nami. Rozmawialiśmy. To głównie oczywiście Michałowska, Kotlarczyk. My też przy tym stole. Są gdzieś jakieś fotografie z tego na pewno. No i tak jego... Pewnego dnia mówi Kotlarczyk, o dzisiaj Loluś będzie, albo Loluś przyjdzie w niedzielę. Coś takiego, prawda, jak miał czas. Oni korespondowali, telefonowali i Loluś przychodził, wchodził tam na balkon pewnie i z tego balkonu sobie w teatrze oglądał nasze przedstawienie. Także ta przyjaźń, taka jakaś duchowa opieka była. Jeżeli teraz by się zaczęło cały ten rozdział, jak blisko był w dalszym ciągu, no biskup, arcybiskup, kardynał, prawda, a potem Ojciec Święty tego teatru, to na to są rozliczne dowody takiego właśnie dawania świadectwa. Dawał świadectwo przyjaźni, szczególnie w okresie, kiedy nagonka na Kotlarczyka była pełna. Było dwudziestolecie rapsodycznego teatru. To on odprawił przy konfesji świętego Stanisława mszę świętą dla aktorów rapsodycznego teatru. Poszliśmy. To było niezwykłe. Było 25-lecie, mnie już nie było wtedy w teatrze, ja trochę wcześniej odszedłem. Znowu. Ale wtedy wywołało to skandal polityczny. Opowiadano, że Kotlarczyk zmuszał aktorów, żeby poszli na mszę, mimo że oni nie byli tej wiary, no, przepraszam, czy niechętni. No, takie rzeczy się robi, polityczne takie te.
Kotlarczyk byłby ostatni, który by kogokolwiek zmuszał do pójścia na spotkanie z Karolem Wojtyłą. Ja nigdy nie byłem we Włoszech. Musiałem jakąś szukać, jaką okazję, bo to były koszty, jak panowie widzicie. Mieszkam jak mieszkam. I wtedy pojechałem na zaproszenie Dziwisza. Myślałem, że to będzie tak, że gdzieś tam w czasie jakiegoś nabożeństwa, do tego Jurek Sztur jeszcze się dołączył, z żoną zresztą. Bo on miał fundusz i mógł zapłacić za pil. I pojechaliśmy do Rzymu, przenocowaliśmy, Dziwisz nie mógł nas znaleźć, była cała afera, w nocy ostatecznie nas znalazł i mówi, rano o 8 macie być u bramy, jak to jest Spiżowa Brama, ona się teraz nazywa inaczej, u bramy, jak inaczej Spisz się nazywa, Miedzianej czy coś takiego, u Miedzianej Bramy. No, znaleźliśmy się, halabardnik już tam, prawda, był, senior, tak, proszę bardzo, buch, buch. I idziemy, bo o 9 msza święta Karola Wojtyły w jego kaplicy. Ja sobie mówię, ojej, jaki cud, jaki cud. Weszliśmy, bo to zakamarki, droga, potem nas biskup Dziwisz po drodze tam gdzieś, prawda, znalazł, wprowadził. No i kazał nam czytania zrobić, przygotowaliśmy się, ta kaplica. Mam zdjęcia z tego. Jeśli to interesuje Państwa, to są bardzo takie istotne dla mnie zdjęcia. Tam było osób, ja wiem, około 10-12 na tej mszy świętej. No i myśmy też byli, odbyliśmy wspólnie mszę świętą, czytając, prawda? A potem po mszy świętej ten fotel się odwrócił, podchodzili ludzie i każdy składał, prawda, pocałunek na tym pierścieniu, dostał różaniec i myśmy w końcu podeszli i tutaj odbyła się teraz rozmowa, co wy tutaj mi przywieźliście. No to Jurek wziął tę pierwszą skórę, opraconą książkę i mówi, tu mam właśnie rektorem. A ja miałem taką drugą wydanie, już bardziej popularne wydanie, ale też ładne, no to ja Dziwiszowi, który tam stał. Ładne to było, Dziwisz był bardzo niezwykły, muszę powiedzieć, niezwykły, serdeczny. I byłem zaskoczony, że to tak było. A Ojciec Święty nas tam pobłogosławił, dał to. I tak potem mówi, no, to w takim razie chyba się jeszcze zobaczymy. Ja byłem szczęśliwy, jakbym, nie, złapał nie wiadomo jakie ten. Byłem u niego, rozmawiałem, pamiętał mnie, bo on mnie znał. Dziwisz wychodzi za nami i mówi, słuchajcie, to było o 1:00 na obiedzie u Ojca Świętego. I znowu ta droga, znowu halabardnicy. 2,5 godziny, 2 godziny 15 minut dokładnie. Siedzieliśmy u Ojca Świętego, on z jednej strony tego wielkiego stołu, obiad jadł z nami, ze mną, słuchajcie. Facet, co miał na głowie cały świat. Jest szereg takich przygód, które mają taki symptomatyczny charakter. Ja w latach, kiedy jak Ojciec Święty był, to był rok 90, któryś był w Krakowie, w kościele świętej Anny, a ja byłem wtedy prorektorem szkoły teatralnej i tam sobie wymyślili, że my już też tacy jesteśmy docenci w tych togach, w tych czopkach, prawda, sobie siedzimy. I też tak siedzę w tym kościele świętej Anny, przed tym ołtarzem, a on wchodzi i w każdej ławce, wpierw z prawej strony, potem z lewej strony, ze wszystkimi się wita, opowiada, prawda, ludzie podchodzą. Ja byłem w tej czapce takiej, po takim todze, prawda, udawałem tego dygnitarza uniwersyteckiego. O, i on tak mi podał rękę i tak tutaj tego. I tak mnie potraktował trochę jak jednego z tych tam, prawda, tego. A koło niego był kardynał Macharski. I kardynał Macharski mówi do niego, Tomalak. A co ty tutaj robisz, powiada. To ty jesteś rektorem? Taki skrót. No Boże mój, to człowiek pamięta, prawda. Potem
ostatnie spotkanie z Karolem Wojtyłą w 1978 roku. On nas przyjmował zawsze na opłatek. Było to spotkanie przymilne, bardzo serdeczne. Głównie dla aktorów, dla artystów. A pewnie i przychodzili szpice, ale on z każdym rozmawiał wtedy. A jeszcze było tak, że mogliśmy, że potrzeba była, żeby mu zrobić jakąś część artystyczną. On mówił przeważnie o Norwidzie, mówił Norwida. A myśmy mu jakieś tam wiersze, ja sobie wymyśliłem Herberta, przesłanie pana Cogito, podróżnika. No ale nie chciałem czytać, nie umiałem tego tekstu, więc się nauczyłem. I bardzo byłem, no, nieszczęśliwy, że mogę się sypnąć. I tak sobie siedzę, on już tam przywitał się, jest taka kozetka tu w tym głównym pokoju, gdzie jest to okno, prawda, do skóry. I tak tutaj sobie siedzę i tak ten tekst tutaj powtarzam. I tak coś czuję. A on na to, taka kozetka była, ja wiem, na 3-4 osoby. On tutaj sobie usiadł, a ja tutaj. I tak on usiadł po to, żeby czekać, aż się rozpocznie ten cały obrządek, prawda, teraz tego spotkania generalnego. I mówi, a co pan tam tak? Co pan tak sobie szepce? A ja mówię, no, nauczyłem się wiersza na dzisiejsze spotkanie i trochę boję się, żeby się nie posypać. On tak patrzy na mnie, tak patrzy i mówi, a pan to był moim następcą w teatrze rapsodycznym. Powiedział to z takim, słuchajcie, ten wielki człowiek, który za parę chwil zostaje papieżem, tu jest wielkim kardynałem, prawda, światowej rangi, przed tym wydarzeniem też. To on tak sobie do mnie, to poczucie humoru, tak mnie jakoś obłaskawił i tak mnie jakoś uspokoił. Odczuwam to wszystko jako niezwykłość. Człowiek, do którego napisałem list, potrafił, nie wiem, to jego służba może, ale widać i jego znak. Bo czasem były to rzeczy konkretne, że on to chyba przynajmniej podyktował. Odpowiada. Idzie list, powiedzmy 3-4 dni, a dwa dni już jest z powrotem odpowiedź. Ja zdębiałem. Wydawało mi się, że to jakiś przypadek czy coś. Wszystkim to było tak robione. To człowiek, który odpowiadał na wszystkie listy. Jak należy się w pierś uderzyć, sumienie należy zrewidować. To jest szacunek dla prostego, zwykłego człowieka. Odpowiedź na list. Są ludzie, którzy mają tych listów dużo, bo niektórzy rzeczywiście pisali i wypisywali. Istota rzeczy tych, które ma Wojtyła przekazać, zawarta jest w jego dziełach, w jego wypowiedziach, jak wiadomo, w jego poezji. Kiedyś był taki Maciek Nowakowski, kolega, który zakochał się w jakiejś aktorce. Ona go odrzuciła. Maciek w Spatifie był takim naszym kolegą tamtego. Wrócił do domu, nie wytrzymał tego napięcia, że został sam. Jego żona zginęła w wypadku tego teatru Bagatela, kiedy jechali tam gdzieś, prawda, w stronę Zakopanego i ona zginęła, on został sam, tu się zakochał. No i przyszedł do domu, otworzył piec gazowy i się zatruł w tej rozpaczy. Rodzina mówi do księdza, że popełnił sam. Tu co, poza kościołem, poza tym, tu nie można. Więc rodzina do Halinki Kwiatkowskiej i do mnie. Tadziu, bo tym aktorzy mówią, Tadziu, idźcie może z Halinką do Karola Wojtyły, arcybiskupa. Idźcie i poproście o wyrażenie zgody. Pamiętam, tam w tym pokoju, w tym przedsionku było sporo duchownych, a jak się dowiedział, że myśmy przyszli, bo to było takie nadzwyczajne wołanie, bo tam są ustalone, prawda? No to wejdźcie, proszę was bardzo. No, z czym przychodzicie? I my buch. Opowiadamy, że tu jest taka sprawa, że kolega, który przeżył taką tragedię, że tego i targnął się na swoje życie, nie mógł tego wytrzymać, taki stres ogromny. Tak kiwał, mówił, tak. A który to ksiądz, mówi, w której to parafii? No wymieniliśmy. I on wołał, zdaje się, Cibisza. Stasiu mówi, proszę powiedzieć w imieniu moim, że
należy dać pochówek chrześcijański. Dlatego, że człowiek, który potrafi targnąć się na swoje życie, nie jest pod kontrolą. On za to nie odpowiada. A jak nie odpowiada, to nie można go karać. Nie można go karać. Co on, bo to zawsze jest to, co on żałował w chwili, kiedy wiedział, że coś takiego popełnił, prawda, co on myśli. Przecież nikt, instynkt samozachowawczy. Jak się czyta kalendarium życia Karola Wojtyły, ja muszę powiedzieć, że to się, ja nie rozumiem tego. Jak człowiek był w stanie wykonać w ciągu jednego dnia taką pracę, a on to robił przez ile lat? 80 parę. To jest niebywałe zupełnie. Ja tak czytam i z tego punktu widzenia ten podziw, jaki mam dla człowieka. I tak sobie mówię, ty, niedobry człowieku, ty śpisz. Ty śpisz 8 godzin, 9, a on 4. I dlatego on ma zysk. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, bo to też od stanu zdrowia zależy. Prawda? Miał, jak coś przeziębi się czy coś, to ma opiekę. Muszę błagać tutaj i tak dalej. Ale chciałbym, jak mam te stany takie, chciałbym mu nie dorównać, ale chciałbym z tego skorzystać. Jak mam list, to robię wszystko, żeby na ten list odpisać, bo on mnie tego uczył. Ja o tym wiedziałem. Ludzie nie odpisują sobie. Chcę odpisać, odpowiedzieć. Ja mam świadomość, że wszystkie te kontakty, one były bardzo takie... Komilfo nikomu nie wchodził w paradę, nikomu nie narzucał. Jakkolwiek, oczywiście w swoich wystąpieniach czasem umiał uderzyć pięścią. Prawda? Ale to już było tak, jak Jezus, kiedy wypędza tych handlarzy z świątyni jerozolimskiej, bierze pas i wywala wszystkich. On miał po prostu to wołanie. On wiedział, gdzie jest wartość. On wiedział, o teatr poznaje się jednak po normalnych, codziennych praktykach, ambicjach ludzi i tak dalej. Nie ma tego odwołania. Jest tylko odwołanie do wspólnoty, może do koleżeństwa, do czegoś. A tutaj on miał tę świadomość, że to jest odwołanie do Boga. To było to, co się nazywa powołanie. On po prostu tam szukał odpowiedzi na pytania, które go trapiły do końca życia. Tam szukał. I okazuje się, że bardzo dużo dobrego czynił, ratował taką masę ludzi, te miliony, miliony ludzi. A jeśli chodzi o to, czy on w swojej praktyce kapłaństwa papieskiego, czy on wykorzystywał te umiejętności, no to jest oczywiste. My sobie zdajemy doskonale sprawę. Jest taki piękny gest, który on robił, miał taki gest, tak te ręce wyciągał i w tych czuło się, że jestem w środku tych rąk. To było niezwykłe. Następca jego też ma taki sposób takiego, nie ma w tym, nie wiem dlaczego, tego ciepła. Prawdopodobnie wynika to stąd, że tamten drugi, jego następca, no nie ma tej praktyki, prawda, aktorskiej. A Karol Wojtyła, on miał wyczucie sceny. To przecież nie była taka historia, że Kotlarczyk, że Kudliński, który całą noc z nim spędził, namawiając go, żeby zrezygnował z tego niepoważnego zamiaru, prawda, porzucenia sceny w chwili, kiedy Osterwa, kiedy wszyscy z dookoła, prawda, woźniki Osterwy, cały świat aktorski, widząc go na tych spotkaniach, w tych pokojach, mówi, to jest fenomen, a on idzie do kościoła służyć. Po prostu. To bardzo się przydało. To było wszystko, proszę zwrócić uwagę, jak on przytuli główkę dziecka, jak on zobaczy kogoś i zrobi taki, to wiadomo, że on jest z tym, do kogo tę rękę wyciąga. Wielka
wielka umiejętność. Urodzony aktor. I tak mówiąc szczerze, to jest aktorstwo, jakby to powiedzieć, no najwyższego rzędu. Widzi pan, on po prostu mówił o Kotlarczyku jako człowieku, który narysował do Teatru Polskiego drogę nową, drogę, w której właśnie wartość słowa jest najistotniejszą rzeczą, drogę, w której etyka stanowi ważny ten. I on w znaczący sposób odnosił się do tego okrutnego czasu, który spowodował, że mu teatr odebrano. Dlatego chciałbym, to było aktem odwagi, że Wojtyła mówił o tym, bo jemu teatr odebrano, dano innemu teatrowi, a jego pozbawiono w ogóle pracy. Czy pan wie, że Kotlarczyk po zlikwidowaniu w 1967 roku Teatru Rapsodycznego aż do śmierci nie miał emerytury? Robiłem w ten czas coś w Tarnowie. Reżyserowałem tam sztukę. Po południu miałem próbę, gdzieś koło godziny 5 chyba wpada na tę scenkę. To była taka dwuosobowa sztuka. Wpada taki facet. Mówi, proszę pana, niech się pan nie gniewa, ale Polak został papieżem. On nawet nie znał nazwiska, bo sobie... A jak się nazywa? No to myśleliśmy, że to może kto inny, prawda? Został papieżem, prymas tysiąclecia. A mówię, to jak się da? Nie, mówi, nie, to jakoś inaczej. Wojtyła. Tak, no proszę sobie wyobrazić. Co można wtedy zrobić? Przecież to był cud, to było... Nie. Człowiek nie żył tym, że tam są te wybory i że tu może się stać taka rzecz. No i od tego się zaczęło. Świętość jest to taki przykład ostateczny, który jest godny najwyższego naśladowania i który, za którym idzie działanie dobra. Działanie dobra, bo ono właściwie reguluje stosunki społeczeństwa, stosunki między ludźmi, instytucjami, narodami, że to właśnie był taki charyzmat. On przyszedł po to, żeby dać, zostawić świadectwo. I tegośmy nie umieli złapać. Tegośmy nie umieli wzmocnić. To najgorzej teraz właśnie w tych ostatnich latach, bo to się tak skończyło po jego śmierci, prawda? Proszę zwrócić uwagę.